Spotykamy się dzisiaj na uroczystości ślubowania uczniów klas pierwszych. Serdecznie witamy zaproszonych gości. Skarbnika miasta panią Annę Parczowską. Inspektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych panią Alinę Ochtyrę. Proboszcza parafii świętej Barbary w Modlinie Twierdzy księdza Janusza Dorockiego. Radnego Rady Miejskiej Nowych Gór Mazowieckich pana Jacka Borkowskiego. Przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół Modlin Twierdza pana Radzieckiego. Jak również rodziców, dziadków, dyrekcję szkoły, nauczycieli, a przede wszystkim bohaterów dnia dzisiejszego, was pierwszoklasiści. Już za chwilę staniecie się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Pamiętajcie, że być uczniem to wypełniać uczniowskie obowiązki. Uczyć się, szanować innych, pomagać słabszym. Przed wami trudne chwile, ale i wiele radości. Pamiętajcie, my, starsi uczniowie, wasze koleżanki i wasi koledzy, jesteśmy przy was. Proszę o zabranie głosu dyrektora szkoły, pana Zdzisława Szmitkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Popatrzcie na swoją panią, odwróćcie się. Dobrze? To chciałem wam powiedzieć, że 27 lat temu pani stała tutaj. Proszę. Tak. 80. Nie będę mówił jak teraz. Ale 27 lat temu właśnie waszą panią magister Katarzynę Borkowską wysłuchałem na ucznia tej szkoły. Stała tak jak wy. Trochę przerażona, trochę nie wiedziała co się dzieje, nie wiedziała co się chce od niej. Tak, ślubowała właśnie na sztandar tej szkoły, w której wy będziecie ślubować. Także pamiętajcie o tym własnym ślubowaniu, żeby za kilkanaście lat, na przykład w tą sobotę był zjazd uczniów klas pierwszych, którzy 30 lat temu ślubowali. W 1986 roku 5 klas pierwszych właśnie było na ślubowaniu i przyjechali do szkoły spotkać się w sobotę, zwiedzić szkołę i też miałem przyjemność pasowania na ucznia wtedy. Także życzę wam, żebyście ten dzień zapamiętali w swoich serduszkach. I pamiętajcie, że to jest wspaniała rzecz chodzić do szkoły. Bo później, jak skończycie szkołę, to już są same problemy człowieka dorosłego. Proszę was o to, żebyście pamiętali, że jesteście uczniami szkoły podstawowej w Modlinie Twierdzy. I wy jesteście tym rocznikiem, który ukończy szkołę, jak dawniej było, 8-letnią szkołę podstawową. Jesteście tym rocznikiem, czyli 8 lat przed wami pracy w szkole podstawowej imienia obrońców Modlina w Modlinie Twierdzy. Bardzo was o to proszę, żebyście pamiętali, że jesteście uczniami naszej szkoły. A państwu jeszcze wszystkiego najlepszego. Też dzisiaj złoży gimnazjum ślubowanie, klasy pierwsze, no i oni są ostatnimi pierwszymi klasami, które chodzą do gimnazjum. Jak patrzę na dzieci, widzę to też dzieci swoich rodziców, widzę państwa, którzy chodzili do naszej szkoły, widzę dziadków, babci, które przychodziły jak byli rodzicami. Jest to bardzo miłe i chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego i dziękować za to, co robicie wszystko dobrze tutaj dla naszej szkoły. I państwu, przedstawicielom władzy lokalnej, ale i rodzicom, dziadkom bardzo dziękuję i życzę państwu wspaniałego weekendu, który się zbliża, a najbardziej pozdrawiamy nasze dzieci i brawa dla nich. Cieszę się, że wszyscy
tak to mnie przybyli, by być razem z nami w tej radosnej chwili.
zabiera was teraz do krainy miłości, a oto jej łaski. Brawo, brawo!
Zgodnie reprezentować naszą szkołę, osiągać bardzo dobre wyniki w nauce i
serdecznych przyjaciół, dużo dobroci i życzliwości od ludzi. Rodzicom i opiekunom życzymy, aby dzieci wchodzące w kolejny ważny etap swojego życia były dla Państwa radością, długą i nadzieją. Proszę o zabranie głosu naszych gości. Ja jak zwykle chciałem wszystkim pogratulować. Jesteście w tym roku jedyną klasą pierwszą, więc musicie sprostać wszystkiemu i narozrabiać, i dobrze się uczyć. No niestety, chciałem też podziękować całej Radzie Miasta, bo no, wspiera naszą szkołę. No i niedługo ta hala będzie wyglądała całkiem inaczej. To też zasługa jest wszystkich mieszkańców, którzy głosowali. I obywatelsko, no normalnie, powiem, wszyscy jesteśmy w szoku. Dziękuję bardzo, a wszystkim w całej Radzie Pedagogicznej chciałbym życzyć no, jeszcze raz dobrego roku, mało zmartwień i samych piątek dla dzieci. Dziękuję. Tutaj mamy prezent. Gospodarze klasy wystąpią, pierwsza A, gimnazjum pierwsza B i gospodarz klasy pierwszej A. Proszę bardzo. Podpisują, proszę dla chodów.
ale chciałem Państwu powiedzieć, że na tą salę środki, które zabezpieczyło miasto, to jest 200 tysięcy i ta sala będzie też przygotowana dla sekcji szermierczej. A wygraliśmy, bo Państwo też głosowali, tak? Także to dzięki, to będzie prawdopodobnie w następnym roku rozpocznie się, bo inwestycje będzie prowadziło miasto, cała procedura przetargowa. Myślę, że ten 2017 rok to będzie już końcówka, to będzie wszystko zrobione. Także wszystkim dziękujemy, no i dziękujemy za zabezpieczenie tych środków. Chciałbym podziękować przed pierwszakami Mistrzowie, jeszcze chciałbym podziękować wszystkim którzy nauczycielom, dyrektorom. Chciałbym też podziękować pani dyrektor z przedszkola. Pamiętacie panią dyrektor z przedszkola? Poprosimy, bo pani dyrektor ma dla was opominę. Bardzo proszę panią dyrektor, żebyście bardziej pamiętali jeszcze przedszkole. Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy się przyczynili do dzisiejszego programu. Dziękuję Wam przede wszystkim. Wiem, że to dla Was dzisiaj dzień jest taki luźny, swobodny, a najbardziej dziękuję rodzicom. Bardzo, bardzo dziękuję rodzicom za to, że macie Państwo na dzień dzisiejszy cudowne dzieci. Za 30 lat, tak powiedzieć. Dziękuję bardzo Państwu, bardzo dziękuję.